Dzień dobry, czy tak będzie na żółto, jak papież. Czy co, jest to takie medium, w sumie, mogę to nazwać medium, i irytuje mnie. Jest ono wątpliwej jakości i dzisiaj będzie komentarz krytyczny, dlatego bo mi się nie podoba. Patrzcie, nawet napój muszę mieć żółty. Miałem taki, kurczę, nagrałbym sobie komentarz. Dzisiaj zdałem ostatni egzamin i tak sobie w sumie pomyślałem, że dlaczego by nie nagrać jakiegoś komentarza. Dawno tego nie było. A jako, że ja się obracam, tak wiecie, w tych rapowych klimatach, taka bluza, no widać, że rapowe klimaty, nie? Nie. To sobie pomyślałem, że ten, no skomentujemy sobie. To co? Zaczynajmy, ja wam puszczam gameplay i się żegnam. M'lady. CGM to popularny portal muzyczny dostarczający newsy i treści ze świata muzyki. Sam skrót CGM oznacza codzienna gazeta muzyczna, chociaż bardziej pasowałoby codziennie gówno materiały, gdyż to medium dostarczające najbardziej gówniane newsy ze świata muzyki. Nigdy w całym moim, co prawda mało emocjonującym, za to krótkim, życiu nie dane było mi obserwować tak monstrualnej grzybni, żeby się już nie wyrażać. Film podzielony będzie na trzy części. Beznadziejne newsy, filmy CGM-u oraz komentarze pod newsami. Zacznijmy od pierwszego poeta, w którym dopierdzielę się do newsów zamieszczanych na karcie społeczność. O, na przykład to. Kłebo czy taco? Seks czy fitness? Xanax czy joint? Sprawdź, co wybrała Margaret. I to tyle. Ale niech będzie, wejdźmy w artykuł. Gościem to czy to? Jestem Margaret. Okej, zrobili artykuł na podstawie mega chillowego cyklu To czy to? Autorstwa DJ-a Maku, czy tam DJ-a Maka, z kanału 645. Sam oglądam, to wiem. Pozdrawiam pana Dobkowicza. Cały artykuł zajął delikatnie ponad 4 linijki. Wow, cóż za wysiłek! Czekaj. Czy ja dobrze widzę? Jak można tak krótkiego tekstu nie zredagować i zostawić w nim to? Ja pierdolę! Idźmy dalej. O! Super artykuł! A właściwie wstęp do niego. Internauta atakuje Joemę za świecenie cycem i cipą. Artystka ma mocną odpowiedź dla niego i dla innych mężczyzn. No dobra, co zatem reprezentantka labelu 2020 ma do powiedzenia na temat waginy i biustu? Wchodzimy na CGM. Joema podzieliła się wczoraj z fanami kilkoma zmysłowymi zdjęciami i krótkim filmikiem, w którym tańczy do piosenki Rockstar da Babiego i Rodrigo Reicha. Od razu uprzedzam, nie wiem jak czytać te pseudonimy. Zdjęcia wywołały sporo entuzjastycznych reakcji, ale nie brakło niestety również uwag hejterów. Wow! Wow! Naprawdę wpis o treści zamiast świecić cycem i cipą, wrzuć na Instastory, jak recytujesz ulubiony fragment książki. Ile można? Nazywacie hejtem? Jesus! Oficjalnie pierwszy raz w historii komentarzy na moim kanale zmuszony jestem przyznać portalowi CGM albo innemu dowolnemu tworowi omawianemu tutaj order uśmiechniętej pury za posiadanie 48 chromosomów. I uwaga dzieci, teraz argument, dlaczego to zrobiłem. Mianowicie, znalazłem 4 słowniki oraz quasi słowniki, które posiadają różne definicje hejtu. Zaczynając od czegoś pomiędzy wymiotem pseudointelektualnym a definicją znalezionym na miejski.pl. Negatywna opinia na tematy związane z wyglądem osoby, zachowaniem danej osoby lub grupy, jej pracą, twórczością, wydarzeniami. Za genezę hejtu uznaje się fora dyskusyjne lub obszary do komentowania w internecie, a swoją polską nazwę zawdzięcza od angielskiego słowa hate, czyli nienawidzić, nienawiść. Choć w internecie hejt jest najczęściej spotykany, to można go również zaobserwować w świecie rzeczywistym. Hejt może być anonimowy, najczęściej, a także jawny. Hejt jest zjawiskiem negatywnym i niepożądanym, szczególnie dla osób, w których stronę kierowane są takie opinie. Hejt tworzony jest przez hejterów. Czasami hejtowane osoby mogą doznać nieprzyjemnych uczuć, depresji, obrazy, złości itd., co z kolei może odbić się źle na ich psychice i twórczości. Natomiast hejtująca osoba zwykle nie osiąga żadnych korzyści z hejtu.
choć może zyskać świadomość, że komuś dokuczyła swoim zachowaniem lub poczuje się lepiej ze względu na zauważenie jakiejś niedokładności, niedoskonałości itp. Hejt może także być traktowany jako wyznacznik popularności, gdyż w dużym gronie osób obserwujących lub komentujących zawsze zdarzy się osoba o silnie negatywnym nastawieniu. Tą, pożal się Boże, definicję pozwolę sobie krótko omówić, krótko w moim przypadku pewnie będzie kilka minut, bo wydaje mi się, że jest to coś, pod czym podpisałby się autor artykułu o działaniu na CGM-ie. Od początku. Negatywna opinia na tematy związane z wyglądem osoby, zachowaniem danej grupy osób lub grupy, jej pracą i twórczością, wydarzeniami. No nie. Hejt a opinia to dwie zupełnie inne rzeczy, gdyż opinia jest pojęciem szerszym, ponieważ sama negatywna opinia nie musi od razu oznaczać hejtu. Konstruktywna, a nawet niekonstruktywna krytyka to dalej negatywna opinia, ale jeszcze nie hejt. Bardziej pasowałoby agresywny komentarz, mogący zawierać elementy opinii. Poza tym hejt to bardzo mocne słowo, gdy człowiek się nad tym zastanowi, ale ludzie na ogół przeważliwieni wszystkim, co jest niepochlebne, rozmyli ten termin. I teraz, co ja rozumiem pod pojęciem krytyki wszelakiej oraz hejtu? Przykład konstruktywnej krytyki w ładnych słowach. Uważam, że to, co powiedziałeś Kasi, było impertynenckie i nie na miejscu. Mogła poczuć się obrażona i smutna. Jest część pierwsza, czyli opinia, i jest część druga, w tym wypadku krótkie uargumentowanie swojej tezy. Przykład konstruktywnej krytyki w mniej ładnych słowach. Uważam, że to, co powiedziałeś Kasi, było głupie i błackie. Mogła się poczuć obrażona i smutna przez ciebie. Rozdzielenie tego na ładne i brzydkie słownictwo uważam za istotne, ponieważ zdarza się niejednokrotnie, że ludzie piszą coś pod wpływem emocji. Jeżeli coś zawiera szereg wulgaryzmów, ale nie kierowanych konkretnie w twoją osobę, to nie jest to hejt. Kolejne przykłady to przykład niekonstruktywnej krytyki. To, co powiedziałeś Kasi, było głupie i błackie. Tutaj widzimy tylko negatywną opinię. Nie ma uargumentowania swojej tezy. Przykład hejtu. Ale z ciebie głupek i burak. Zwrot typowo ad personam. Przykład formy mieszanej. Hejt plus konstruktywna krytyka. Uważam, że to, co powiedziałeś Kasi, było głupie, a ty zachowałeś się jak ostatni cham. Mogła się poczuć obrażona przez ciebie, ty buraku. I teraz ważne pytanie. Czy za nazwaną przeze mnie formą mieszaną ktoś mógłby się obrazić? Odpowiedź jest oczywista. Jasne, że tak. Czy to dobrze? Na pewno jest tu poletko do dyskusji. Według mnie nie do końca mógłby się obrazić, to znaczy nie do końca powinien się obrazić, a mianowicie poprzez dodanie śladowej ilości nieeleganckich uwag do swojej krytyki można wzmocnić ten przekaz i sprawić, że będzie on bardziej bezpośredni i możliwe, że trafi do tej osoby. Oczywiście, co innego można powiedzieć koledze, koleżance, a co innego na przykład starszemu mężczyźnie. Też inaczej ludzie, nie znający się nawzajem, zwracają się do siebie w internecie, gdyż łącze skraca dystans i ludzie czują się bardziej odważni oraz słowo klucz – anonimowi, co wiąże się niekiedy z większą pewnością siebie. Czasami hejtowane osoby mogą doznać nieprzyjemnych uczuć, depresji, obrazy, złości itd. Jak to czytałem po raz pierwszy, miałem takie... Głowa, co? Ale potem przypomniałem sobie, że postrzegam to tylko przez jeden pryzmat, a mianowicie pryzmat YouTube'a. Jeżeli twórca zrobi słabszy film, przez co jakaś pula osób go zhejtuje, a on przez to wpadnie w depresję, no to znaczy, że nie jest to osoba nadająca się do tego. Brzmi to brutalnie, no ale taka jest prawda. Na YouTubie trzeba mieć albo jaja ze stali, aby hejterzy kruszyli na nich swoje kopie, albo jaja z gumy. Po co? Po to? I tu cytat. Trzeba mieć jaja z gumy. Spadasz na twarde i odbijasz się w górę. Ludzie bardzo słabi i mocno zakompleksieni mają małe szanse powodzenia na YouTubie. Natomiast jeżeli otrzymujesz hejt od ludzi z twojego otoczenia, na przykład na Instagramie, to zupełnie inna śpiewka. Przykładem może być świętej pamięci Dominik, które miał bardzo ciężko i w szkole, i poza nią. Jak zdegradowanym trzeba być, aby po dokuczaniu komuś w szkole nie ironicznie pisać mu potem,
Zabij się na Facebooku. No, bawo, właśnie zrobiłeś speedrun cofnięcia się do Australopiteka. Gratuluję, twoje mentalne zdebilenie przyspiesza szybciej niż Porsche Panamera. Hejt może, ale nie musi powodować depresję. Natomiast jeżeli najeżdżają na ciebie, a ty przez to czujesz się przerzuty i wypluty, jak pistacja, pogadaj o tym z rodzicami, psychologiem szkolnym, najbliższymi kolegami, albo udaj się do specjalisty, bo opowiadanie o swoich problemach to nie wstyd. Dalej. Hejt jest zjawiskiem negatywnym i niepożądanym, szczególnie dla osób, w których stronę kierowane są takie opinie. Z tej wypowiedzi można wywnioskować, że poza osobami, do których hejt jest kierowany, mogą dotknięte zostać również osoby niepowiązane. Jak przeważliwionym człowiekiem trzeba być, żeby przejmować się hejtem niekierowanym w twoją stronę? Jak mocne emocjonalne deszcze trzeba mieć? Jeżeli tak masz, to przestań. Skup się na swoich problemach. Klasówce z chemii, znalezieniu chłopaka albo zrobieniu sobie kolacji. Hejt nie do ciebie jest nie dla ciebie. Daj spokój. Zostaw to. Okej? Okay? Dasz sobie radę? Dasz sobie radę. Dasz radę. Hejt tworzony jest przez hejtorów. Dobrze nie przez stolarzy, bo byśmy już byli rozgrywani w pojedynku. Natomiast hejtująca osoba zwykle nie osiąga żadnych korzyści z hejtu, choć może zyskać świadomość, że komuś dokuczyła swoim zachowaniem lub poczuje się lepiej ze względu na zauważenie jakiejś niedokładności, niedoskonałości itp. Czyli osoba hejtująca nie osiąga żadnych korzyści z hejtu, choć może zyskać pewne korzyści, tak? Czy nadążam za tym zwariowanym myśleniem? Albo wóz, albo przewóz. Okej? Okay? Pozostałe fragmenty zostawiam, bo albo nie mam nic do dodania, albo po prostu się zgadzam z nimi i nie czuję potrzeby rozwijania ich. Teraz reszta. Zdecydowanie lepszych definicji, które w ogóle można nazwać definicjami. Słownik PWN. Hate. Obraźliwy lub agresywny komentarz zamieszczony w internecie. Dobrysłownik.pl. Hate to umieszczanie w internecie obraźliwych i nienawistnych wpisów o kimś, rzadziej o czymś. Słowo potoczne, nacechowane negatywnie. SJP, chyba w mojej opinii najlepszy opis. Hejt, obraźliwy i zwykle agresywny komentarz internetowy lub mówienie w sposób wrogi i agresywny na jakiś temat lub o jakiejś osobie. Słownik slangu miejskiego 2. Hejt, negatywny pogląd, z którego hejter czerpie przyjemność. Swoją drogą, bardzo tajemnicza definicja, ale też mało precyzyjna, tak jak jej przyjaciółka niżej. I teraz tak, wszystkie te definicje, które nie są spaczone, definitywnie udowadniają, że komentarz wysłany do działemy nie jest żadnym pieprzonym hejtem. KPW? Mam nadzieję, że wyczerpałem temat, a jak ktoś się z czymś nie zgadza, to zapraszam do sekcji komentarzy, bo komentarze są po to, żeby zamieszczać w nich komentarze do komentarzy. Do komentarzy, do komentarzy, życie szkolnych korytarzy. Można tam też pisać hejty, że jestem idiotą, z wadą wymowy i żebym nauczył się mówić. Można, nie trzeba. Kontynuując polemikę z CGM-em. Zamiast świecić cycem i ciepłą, wrzuć na Instastory, jak recytujesz ulubiony fragment książki. Ile można? Komentował jeden z obserwujących profil wokalistki. Działema przygotowała dla niego i dla wszystkich mężczyzn mocną odpowiedź. Na ostatnie 30 zdjęć Działemy przypada 18, gdzie widać artystkę w skąpym odzieniu, a zalisz, kto woli kusej garderobie, na których wokalistka robi ponętne pozy. Tendencja jest taka, że zdjęcia, na których pokazywane jest dużo ciała albo trochę ciała i seksowna poza, to zdjęcia mające więcej serduszek, czyli takich instagramowych lajków. Dlaczego tak jest? Nie wiem, choć się domyślam.
Więc nie dziwne, że ktoś, kto nie jest spamiarzem, miał dość Tubska i cycuniów i swoje zdenerwowanie zawołał w wulgarnym wpisie. Ani to krytyka, ani hejt. Od zwykła opinia, bezpośrednia i bezdyskusyjnie emocjonalna, ale no, opinia. Co na to, moja poeka? Co mam zrobić, jak nie czytam książek i tylko umiem się rozbierać? Dorobić sobie można. Na przykład. A co jeszcze można zrobić, jak nie umie się czytać książek? Nie chwalić się tym? Bo może wyjść wtedy, że twoje słownictwo przez to jest ubogie, a twoje teksty pisał kto inny? Ot, taki przykład? Na przykład? Dziewczynki, pamiętajcie, że nawet jeśli nie lubicie czytać książek, czy umiecie się tylko rozbierać i czerpiecie z tego największą przyjemność w życiu, róbcie to, ponieważ facetom jest chuj do tego. To jest jedna z najbardziej przedszkolnych rzeczy, jaką widziałem. Wyżej jest chyba tylko Kajono epiadolący o debacie z Szymonem Pękarą. No i realne przedszkole, rzecz jasna. Dobrze, rozbieraj się, żeby zrobić na złość tym mężczyznom. Im jest chuj do tego. Getz w utworze Ghostwriter z albumu 247365 nawinął. Selfie do lustra z odrobiną dupy, spoko, nie jestem wczuty, bardziej cenne są dla mnie minuty. A potem w Krzyżu dwa lata później dodał. Jeśli dupą dla pieniędzy, nie ma w tym nic złego, póki nie krzywdzisz bliźniego, nie ma w tym nic złego. No i spoko, chcesz pokazywać dupę tam, gdzie można pokazać dupę? Git, lubisz twerkować? Twerkuj sobie spokojnie. A jak jakiś random z internetu ci zabrania? No wyśmiej go i tyle. Istotne jest to, żeby twoja motywacja nie była zadowolona. Druga rzecz. Jeżeli to, co robisz, głównie opiera się na święceniu rękawem rozkoszy, to potem nie dziw się, że jesteś postrzegana niepoważnie, kiedy zaczniesz mówić o czymś istotnym pomiędzy Instastory z pośladkami. Nawet jeżeli tylko 30% całego twojego, przykładowo Instagrama, składa się z ekspozycji twoich kształtów, to ktoś z czystym sumieniem może powiedzieć o tobie, że to tacu kręci dupą, bo de facto to robisz przez swoją część czasu. Stwierdzenie oto ta, co tylko cyckami świeci, nie jest już okej, bo jest to fundamentalna nieprawda, bo oprócz ekspozycji ciała jest też 70% innych rzeczy. Podkreślam w tym momencie, że te procenty są jak najbardziej przypadkowe. Można przesyłać tylko 10%, to jest ci soft porno chyba? A i tak być kojarzonym głównie z tego. Albo robić to przez 65% czasu i nie być postrzeganą tylko jako pseudo striptizerka. Kluczem będzie dobieranie treści. Im więcej robisz rzeczy niecodziennych, tym lepiej. Powiedzmy, że mamy dwie influencerki. Pierwsza na swoim Instastore oprócz uwydatnienia okrągłości wrzuciła jakie schabowego. Idzie na spacer i ogląda serial na Netflixie popijając wino. Druga za to wyszła na piknik, wiadomo, że w tych czasach ciężko na hipotezę, poszła na basen, po czym zaczęła malować sobie obraz. Najbardziej oczywiście w oczy mężczyzny rzuci się ta część pobudzająca mózg, natomiast czy zostanie najlepiej zapamiętana? O to bym się kłócił. Na pewno mniej osób zapamięta, że to pierwsza jadła schabowego, aniżeli, że ta druga poszła na piknik, ponieważ jest to czynność dla większości bardziej oderwana od dziennej rutyny. Starałem się nie próbować porównywać na przykład, nie wiem, ścielenia łóżka do tańczenia z tygrysami na rozżarzonym węglu, bo to oczywiste, że ta druga czynność jest bardziej intrygująca i dziwna. Jeżeli kobieta się maluje, nie robi tego dla faceta. Starałem się znaleźć badania, które pokazują, czyje komplementy kobiety lepiej zapamiętują. Od mężczyzn czy od kobiet? Badań nie znalazłem, ale jeżeli ktoś wie, że takie są, to proszę dać mi znać, chętnie sprawdzę. Natomiast w tym momencie nie wydaje mi się aż tak istotne. Dlaczego? Bo po wpisaniu w wyszukiwarkę Google fraz komplement i kobieta wyskakują poradniki dla mężczyzn, co oznaczałoby, że bliżej do serca kobieta przyjmie komplement od osoby płci przeciwnej, skoro kładzie się na to aż tak mocny nacisk. Kobieta nie musi się malować stricte dla mężczyzny, albo w ogóle dla mężczyzny, bo dla kobiet makijaż może być po prostu formą akceptacji samej siebie, albo najzwyklejszą zabawą, hobby. Natomiast dzięki temu, że się pomaluje, podświadomie może oczekiwać szczyptę atencji od jakiegoś faceta. Jej chłopaka na przykład, albo randomowego ziomka przy barze.
Oczywiście nie chodzi mi o to, że pomalowana kobieta siedzi i myśli: kiedy ktoś przyjdzie i mnie skomplementuje? Chodź tu, gnoju, zaraz wybuchnę. To, co chcę powiedzieć, to to, że komplement od nikogo nie jest wymagany, aczkolwiek jak pojawi się, to super, bo ty o tym nie myślisz, tylko jest to gdzieś osadzone z tyłu twojej głowy, więc wedle mojego uznania bardziej pasowałaby tu fraza: jeżeli kobieta się maluje, nie musi robić tego w pierwszej kolejności dla faceta. Wyjątkiem potwierdzającym reguły oczywiście są lesbijki, dodaję to, gdyby ktoś chciał się przyczepić. Jeżeli kobieta się rozbiera, nie robi tego dla faceta, a to, że możecie na to patrzeć, to jest wyłącznie wasze szczęście, dodała. To już jest trochę szczyt. Dziękuję wynalazcom technologii, że pozwolili mi oglądać gołe dupy na Instastories pomiędzy memami i reklamami pyszne.pl. Super, tego właśnie potrzebowałem do szczęścia. Jeżeli kobieta rozbiera się tylko po to, żeby być naga, to jest to dla mnie po prostu bardzo płytkie. Jeżeli robi to w jakimś celu, na przykład z badania, w cudzysłowie oczywiście, swojego ciała, znaczy w cudzysłowie, ale bez podtekstu seksualnego, swojego ciała albo analizy czegoś, bardzo fajnie. Natomiast jeżeli kobieta rozbiera się w celu polepszenia sobie nastroju, nazywając ładnie wiadomą czynność, a potem stymuluje się jakimś falicznym przedmiotem bądź czymkolwiek innym, to dla jej mózgu jest to dokładnie to samo, co rozebranie się przed facetem, co stosunek z facetem. Moja wypowiedź nie jest, nie miała być i nie chcę, żeby była piętnująca. Ja po prostu nie widzę różnicy, patrząc oczywiście z biologicznego punktu widzenia. Zdanie raczej powinno brzmieć: jeżeli kobieta się rozbiera, niekoniecznie robi to dla faceta. I tak dla mnie bezsensowne machanie dupą jest bezsensownym machaniem dupą, ale jestem jednym z ostatnich, żeby komukolwiek tego zabraniać. I CGM przez postowanie i szerzenie dalej takiego gówna jest odpowiedzialne pośrednio za beznadziejny poziom polskiego dziennikarstwa rapowego. I shame on you, CGM. Codziennie gówno materiał. A no i jeszcze jedno. Działema po chwili dodała takie oto zdjęcie. Ale no to akurat idzie do folderu o nazwie Women Photographing Objects. Także nihil novi, drodzy państwo i drogie panie. Dobra, zgadałem się nieziemsko, więc wezmę na tapet jeszcze tylko jeden artykuł i chyba wybiorę ten. Prezydent Warszawy przypomina sytuację, w której domagał się od DJ-ek zmiany muzyki. Szanujemy za dystans do siebie. Uśmieszek. Boże, ale seralnia. Wiecie, taka fabryka gówna czy coś. Filmik niepowiązany. Gdyby ktoś nie wiedział, takimi słowami uraczył dwie DJ-ki prezydent Warszawy. Dla pewności, żeby każdy zrozumiał. Prezydent Dobra, starczy. Przystojenie są już śmieszne. Moje miasto, weź troszeczkę pod uwagę. Proszę odrobinę funku na chwilę. Tak. Bo tu wszyscy chcą wam zrobić czyste. Ale to po prostu jest takie pojebanie, no. Wy tam muzeę z***** czy pojazd. Ale to znaczy, a serio? To wam się podoba ta muzyka. W ogóle nie będziemy mieć więcej. Ale też będzie się tańczyć, wiesz. Jest tak przyjaźń. Mam pytanie. Osoba jest zresztą do mnie maseczki. Ale to powiemy to. Słuchaj, Rafał, chodź, chodź. Mamy jakiś mikrofon? Rafał, powie maseczka. Chodź, chodź, chodź. Ja już jestem głupi. Chcę zgaszyć, Pójdźmy coś fajnego, tak? Ale nie, ona genialna, tylko... Po pierwsze, czy wy widzicie, jakie bractwo bije od tego polityka? Ohoho, miasto jest moje? Ohoho, weź pod uwagę? Ohoho, pójdź troszeczkę funku? Gdyby nie fakt, że siedzę teraz w samych gaciach, nóż by mi się w kieszeni otworzył. Nie wiem, czy to chciałem dokładnie powiedzieć. W każdym razie, prezydent Trzaskowski przez to nagranie wyszedł na ogromnego pyszałka, który szpanuje byciem, o Boże, prezydentem Warszawy. Brawo! Brawo, brawo, tak. Wybornych polityków mam. Po drugie, dlaczego Rafał Trzaskowski uderzył w balet bez maseczki? Bycie prezydentem mniejsza czy miasta, czy państwa jest skorelowane z pełnieniem funkcji reprezentatywnej,
że taki przykład powinien dawać nam, podkreślam, prezydent Warszawy, dopiero jak jego kolega nagabywacz powiedział: ej, a ile osób się tu bawi bez maseczki? Trzaskowskiemu wróciły styki i ją założył. Po trzecie, czy nie brzmi to groteskowo, a raczej przerażająco, gdy najważniejsza osoba w twoim mieście, nie wiem czy pijana, ale na bank podchmielona, mówi, że wszyscy chcą wam zrobić krzywdę? Szantaż? To jest to, co chcieliśmy uzyskać, prawda? I jeszcze ta nieudolna próba ratunku własnego wizerunku. Ej, no ale żeby nie było, ta muzyka zajebista, ona była genialna. Co to za polityk, co nie umie kłamać ani wciskać kitu? Halo? Czy to na pewno Polska? Zaczynam się bać, że nasi politycy stracili swoją jedyną cechę, z której byli znani, czyli ściemnianie na potęgę. Po czwarte, codzienna gazeta muzyczna. Gdzie tutaj jest muzyka? Samo poproszenie o funk, wychwalanie utworów, których nawet nie znamy, oraz polemika z DJ-ką wystarczą, żeby znaleźć się w waszej definicji muzyki? Jak tak, to shame on you. Po raz drugi. Co więcej, ten temat był na tyle jałowy, że aż musieli dopisać na końcu artykułu, jacy muzycy wspierają członka KO. Zbierając do kupy moje przemyślenia, wyciągam następujący wniosek. Przepraszam. Po piąte! Wyobraźcie sobie, że to nie Rafał Trzaskowski, tylko osoba działająca w Prawie i Sprawiedliwości od Jenia Pawła taką akcję. Media huczałyby i to bardzo, jakim jest gbułem i frajerem. Łącznie z CGM. Tutaj nic się nie zmienia. Ale jak to ktoś z opozycji, to w sumie spoko, że ma dystans, prawda? Więc dokładnie ten sam case, co Morawiecki żartujący, że o spokojnie, od tego grosika, ohoho, podatku nie będzie. Bardzo ładnie podsumował ten rakogenny wpis pan Kulesza. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Rafał Trzaskowski nie wykazał się dystansem, tylko prostactwem. Społeczna Akademia Nauk. Na chwilę odejdźmy od faktów i zastanówmy się, czy postowanie takich laurek prezydentowi, który jest częścią największej opozycji w stosunku do obecnego rządu, jest opłacalne? Według mnie, jak najbardziej. Czy zatem CGM coś na tym ugrał? Akurat na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Ja mogę tylko i wyłącznie dodać, że ich siedziba znajduje się w stolicy. Gdzie dokładnie, nie wiemy, ale z wywiadów przeprowadzonych z Okim i Słoniem na pewno znamy miasto. W Warszawie jak masz powiedzmy 20, to Powiśle, ale jak masz 40, to już jednak Ursynów. Przytaknę ci, ale nie wiem, czy tak jest, bo nie znam się na Warszawie. Okej. Słoń, od którego zabiegałem trochę czasu, aż w końcu pojawił się w Warszawie, w związku z czym dogłębnie go wypytam. Teraz polityk wraca do nagrania sprzed roku, wykazując się przy tym dystansem, który zawsze cenimy u osób na wysokich stanowiskach. Nie napisali u osób, tylko cenimy o osób. I czekajcie, w którym jest ten artykuł? Ja generalnie zawsze mam napisany skrypt, ale teraz aż muszę sprawdzić. Luty 22. Jak to nagrywam, jest 31 marca. Jeszcze. I oni tego nie poprawili. Bolkiem lokie. Dystans to powinien mieć od niego ten typ. 2,5 metra? Słyszeliście o czymś takim może? Dobra, zostawmy to i przejdźmy do drugiej części tego filmu. Czyli filmów na kanale CGM. Ale zanim jeszcze to. Czy wiedziałeś, że jestem jednym z 6 prowadzących Terapii Grupowa Podcast? O, nie wiedziałeś. W sumie to ci się nie dziwię, bo nigdzie o tym nie pisałem ani nie gadałem. Ale mówię to teraz. Dostępne są na ten moment 3 odcinki. Pierwszy, bardziej taki pilot. Sprawdzaliśmy w ogóle, jak to wypadnie i testowaliśmy, w jakiej to ma być konwencji. Drugi, nieco poważniejszy i robiony już z pewnym doświadczeniem. No i trzeci, który był dla nas kopalnią beki i jest najświeższy. To jest naprawdę gorąca bułeczka. Polecam wam to sprawdzić. Tradycją tego podcastu stało się już to, że ja go zaczynam opowiadając jakąś historię. Link do filmów jest w opisie oraz przypiętym komentarzu. Póki jeszcze mam waszą uwagę, będę naprawdę wdzięczny, jeżeli pod którymś z tych filmów napiszecie siema. Ja od kaleki z wadą wymowy. Jest to oczywiście zadanie dla chętnych, albo jak to woli, zdanie z gwiazdką. Także nic na siłę, ale jak macie czas i ochotę, to będę wam bardzo wdzięczny. Na czym to ja? Aha, filmy CGM. Są dwie osoby, które robią to dobrze, a jedna nawet wybitnie. Ten wybitny, genialny dziennikarz to Marcin Flint. W środowisku rapowym postać znana, lubiana i ceniona. Twórca jednej z najważniejszych książek w historii polskiego hip-hopu, czyli Antologii Polskiego Rapu. Jest to też osoba, która nie ma łatwo na YouTube, gdyż posiada dokładnie tą samą wadę wymowy, co ja. Zabrzmi to dziwnie, ale właśnie przez ten fakt nie byłem na początku
w stanie słuchać wywiadów tego redaktora. Jak dobrze, że po pewnym czasie się przyzwyczaiłem, bo jeżeli jesteś w stanie się osłuchać z kimś nie mówiącym w 100% poprawnie, to odnajdziesz w jego materiałach tyle merytoryki, tyle wiedzy, że będziesz zadowolony. Jedyny problem, jaki mam z pracą, którą wykonuję, to fakt, że lubi swoim gościom zadawać dużo pytań politycznych, co mnie osobiście już męczy. Wyobraź sobie, chcesz zobaczyć krótką serię pytań do jakiegoś artysty, żeby odciąć się od shitstormu związanego z rządem, a tu zong. Senat. Potrzebne czy nie? Gdybyś mógł powiedzieć jedną rzecz ministerowi zdrowia. LGBT to ludzie czy ideologia? Co napisałbyś w liście do prezydenta Poznania? 500 plus powinno być większe? Mignęło mi ostatnio. Rząd na bruk, bruk na rząd. Na murze cmentarza brudnowskiego. Dobre hasło? Czy komisje śledcze to dobry sposób na grube afery? Czy czujesz w Polsce wrogość wobec imigrantów? Okej. Czy państwo powinno ozusować umowę o dzieło? Drugą osobą jest Proce Ente, czyli rapper, dziennikarz, freestyle'owiec oraz właściciel wytwórni Aloha Entertainment. Po jego rozmowach, wywiadach, ogólnie wszystkim, co związane z CGM-em, widać, że gość się stara, ma ciekawe pytania, potrafi prowadzić dialog oraz jest sympatycznym rozmówcą. Więc tych dwóch panów uważam za pracowników tego portalu, których nie należy cisnąć, bo generalnie nie ma za co. Natomiast są jeszcze dwie postacie. Artur Arawicz, czyli człowiek, który bardzo często nie wie, z kim rozmawia, o czym rapowali już nawet dwa sławy. Musimy pokarać, choć nie mam bladego pojęcia, kim jesteś, jak Artur Arawicz. Ciągle ten sam zestaw pytań na wywiadzie, natomiast w innych seriach, które wywiadami nie są, pytanie piszą mu inne osoby, czyli wydmuszka. Artur Arawicz razem z Ralfem Kamińskim, znanym polskim wokalistą, prowadzi Dwa Światy podcast, który jest, o Boże, tragiczny. Kamiński, tak samo jak Trzaskowski, często zachowuje się jak snob. Zdarzyło mu się nawet rzucić stwierdzeniem w rozmowie ze Słoniem, że ludzie pracujący w sklepie rzadziej powinni chodzić do psychologa. Ale chciałem wam powiedzieć, wczoraj rozmawiałam, nieważne nazwisko, z topową gwiazdą polskiej sceny i rozmawialiśmy o chodzeniu do psychologa i ta osoba chodzi też do psychologa. Ja też chodzę na terapię i uważam, że to powinien być w sumie obowiązek. Jeżeli się jest w biznesie artystycznym, w sensie, bo nawet to bardzo nie pomaga. Nawet nie w artystycznym, tylko w ogóle. W ogóle, wiesz, jeżeli się ma naprawdę takie ciężkie, skrajne emocje, co innego, jak tam pracujesz w tym sklepie i nie masz... Jak... Poczekaj, no nie, gościa, co ty mówisz, ty, no jak? Ale jak? No dobra, kto przy tym stole nie był na terapii? Jak mi się teraz przypomniało, jak powiedziałem o dwóch sławach, wiecie, że inni raperzy też śmieją się z CGM-u? Wolę TVP niż CGM-owy clickbait! Jak robiliśmy jedynkę, CGM był na poważnie. Mój ukochany portal muzyczny ma tendencję do trzymania swoich materiałów tak długo, że popyt na nie w dniu ich premiery spada już praktycznie do zera. Styl wypuszczania przez nich filmów jest dramatyczny. Widać, że robią to ludzie, którzy nie mają pojęcia, jak działa obecnie internet. I nie wiedzą, jakie treści należy promować. Czasami uda im się zagrać clickbaitem, ale to... osyw. Zanim wrzucą cały wywiad, potną go na 10 części i będą je co kilka dni wypuszczać. Będą rzucać w ciebie kąskami, zanim rzucą ci całego kotleta, ale potem jak rzucają całego tego kotleta, okazuje się, że on już jest zimny, niedobry i mało co z niego zostało. Teraz w ogóle zauważyłem, że w opisie rozmowy Filinta z Sokołem dalej jest literówka. Oj, leniuszki, leniuszki. To było nagrywane, żeby was nie skłamać. Wyszło to 1 stycznia 2020 roku. Dzisiaj jest 1 kwietnia, kiedy to nagrywam, więc pewnie jeszcze dzisiaj to wypuszczę, jak mi się uda. Co oznacza, że przez 12 plus 4, 16 miesięcy nie są w stanie tego poprawić i mają to w dupie. A rok temu im napisałem, w opisie jest błąd, bo zamiast Wojtka Sokoła napisaliście Wotryjka Sokoła. Zmieńcie to, bo wstyd. I w dupie mieli. Cały ich kanał to totalny szajs. Patrzcie. To reklama płyt CD z Biedronki. Podcast nagrywany telefonem, nagrywającym telefon, nagrywającym telefon. Rozmowy z foliarzami i pojmowanie ich z idiocenia. Klipy z koncertów oraz wycinki z popularnych programów. To jest wszystko, co najgorsze, nie oszukujmy się. I utnijmy to miejsce i przejdźmy do trzeciego segmentu, bo zaraz się pożygam. Komentarze. Ludzie piszący komentarze pod postami. W 90% przypadków są to osoby niedopowane. Bardzo popularnym trendem jest przerabianie clickbaitowego tytułu tak, aby brzmiał śmiesznie. No i spoko, nikogo za komedię jechał nie będę.
Ja nie fangoten, ale oni tego mema już zajechali. Jak na to patrzę, to myślę sobie tylko, dość, proszę, zostaw to. Już zająłeś to na śmierć, nie dotykaj. Zaczęło się to kilka miesięcy temu, a te zwierzaki dalej to ciągną i ciągną i ciągną i ciągną. To pokazuje tylko, jak bardzo pozbawieni smaku są ludzie śledzący tą patologię. Przepraszam, że nie pokazuję screenów, ale nie wiem, jak dokopać się do ich postów na karcie społeczność. Najstarszy, jaki mi funkcjonuje, to ten o Trzaskowskim działemie. Bo oni tyle tego publikują, że przez kartę społeczność nie idzie tego skrolować. Zatrzymałem się na poście sprzed 2 tygodni o Dawidzie Podsiadle i tak zakładam, że ta informacja już jest nieaktualna w momencie, w którym to oglądacie, bo już pewnie wysyłali 3 kolejne gówna. Kolejnym memem jest tekst Co na to paluch? Też do pożygu wałkowany przez 2 lata. Super. Wrzucili taki post i komentarze pod nim szczerze mnie zainteresowały. Słoń zmuszony do zamknięcia swojego pubu. Poszliśmy z torbami. Fisher 1991 napisał: leć po zapomogę do PiSu, które tak bardzo jebiesz. A tfu. Zdanie kończy się kropką, jakbyś nie wiedział. Sytuacja wygląda następująco. Wojciech Słoń Zawadzki otrzymał 40 tysięcy złotych od Funduszu Wsparcia Kultury. Mało kto wie, że pieniądze, które się otrzymało, trzeba będzie oddać. Więc nie była to zapomoga, tylko pożyczka ze strony władzy. Ponadto Słoń jest również właścicielem wytwórni BDF, co oznacza, że zatrudnia ludzi, wow, szok, niesamowite, wiem o tym. Do tego nie orientuję się, jakie są stawki u niego w firmie, ale zakładam, że osoby, które zajmują się rzeczami związanymi z wydawnictwem, nie mają na tyle siana, żeby kilka miesięcy być bez roboty. Gdyby te pieniądze wziął dla siebie, byłoby to nieopłacalne i patrzcie, jakie to jest ryzyko. Rapper, który ociera się o bycie milionerem, 40 tysięcy złotych. No coś jest chyba nie halo, co nie? Jak coś materiał o tym lokalu jest na wcześniej wspomnianym przeze mnie kanale 645 Bajmaku, także polecam, jakby ktoś się chciał zaznajomić, jak w ogóle wyglądał lokal artysty. Użytkownik PHK zapytał go, czy on w jego sytuacji nie skorzystałby z pomocy. Nie, miałbym honor i nie wziąłbym nic od zbrodniarzy. Nie jest kwestia biorę od tych, czy biorę od tamtych. To, czym obracają politycy, to twoje pieniądze oraz pieniądze innych podatników. Cytując klasyka, państwo nie ma swoich pieniędzy. Więc, jeżeli bierzesz tak jak Słoń 40 kafli, to w tym jest już trochę szmalu, które ci wzięli. I tak, jeszcze jedno. Jestem bardzo agnostycznie nastawiony do tego, czy nie wziąłbyś tych pieniędzy. Naprawdę, mam obiekcje co do tego. Lepiej patrzeć, jak wszystko upada, niż skorzystać z pomocy, nawet od takiego starego rządu, zapytał ponownie PHK. Fisher odpowiedział: wziął i też upadło. Podejście po... No, widzę niekonsekwencje w pisaniu wulgaryzmów. Słowo na H i na K zakropkowałeś, ale jabał to już można, prawda? Komentarz w stylu wziął i też upadło jest głupi z 3 powodów. Adin, nie wiadomo, czy na ten pub dostał kasę od rządu. 2. Ocenianie podejścia, nie próbując wczuć się w sytuację. Jeżeli Zawadzki dostał kasę, to logiczne, że władował ją w biznes. Skąd miał wiedzieć, że saga pod tytułem Wszystko zamknięte na 4 spusty będzie trwać aż tak długo? Nienawidzę takiego oceniania, bo to pozbawione jest sensu. To tak jakbyś oceniał powstanie styczniowe z dzisiejszej perspektywy, wiedząc, jak się skończyło. Mega ekspert z ciebie. To i jak nie spróbujesz, się nie dowiesz. To się okaże później. Zgrywać eksperta po fakcie to potrafi każdy Polak. Dobra, zostawmy to, bo ciśnienie mi już skacze. CGM na pewno sobie jeszcze kiedyś wrócimy, bo to istnieje kopalna beki. I to taka działająca codziennie. Ich materiałów na pewno mi nie zabraknie. A ja chciałem tutaj powiedzieć, że dziękuję ci, iż dotrwałeś z moją wadą wymowy do tego momentu i życzę tobie miłego dnia i do zobaczenia. Uwierzcie mi, kwiecień to będzie dobry miesiąc dla tego kanału.